Witam serdecznie, Kiko Pyszlak, 23 czerwiec 2011. Dzisiaj chciałem zamienić parę słów na temat tego, że jeśli jesteś przekonany, będziesz przekonywujący. I jest to fakt absolutnie niepodważalny, że jeśli do czegoś jesteś naprawdę przekonany, jeśli naprawdę czujesz coś, jeśli naprawdę to coś stało się częścią ciebie, a masz szansę być naprawdę bardzo przekonujący w danym temacie. A jak być przekonanym? Jak nabrać pewności? Jak poczuć dany temat? Tylko przez doświadczenie. Tylko przez doświadczenie. Czyste teoretyzowanie niewiele tu da, prawda? Niewiele tu da. Będziemy mieć piękne, prawda, jakieś tam zwroty słowne, różnego rodzaju ekwilibrystykę stosować, opisywać na różne sposoby, różne rzeczy. Ale to będzie tylko czysta teoria, prawda? Praktyka czuje się. Człowieka, który coś stosuje, z czegoś korzysta, coś robi, a potem o tym mówi, po prostu czuje się, dlatego że jest w nim ta pasja, jest w nim to coś prawdziwego, autentycznego, jest w nim to coś takiego szczególnego, czego nie ma, kiedy ktoś tylko mówi czysto teoretycznie. Dlatego jesteśmy w przedsięwzięciu, które rozwijamy, w przedsięwzięciu, które daje nam nieprawdopodobną szansę bycia naprawdę bardzo przekonującym, ale jest jeden podstawowy warunek, a żeby tak się stało, potrzebujemy nabrać przekonania. Czyli potrzebujemy nabrać przekonania przez własne praktykowanie, własne doświadczenie. O korzystaniu z napojów bioaktywnych, stosowaniu ich dla siebie nawet tu nie ma co mówić, prawda? No podstawowa rzecz w tym, co robimy. To jest pierwsza podstawowa sprawa, od tego się wszystko zaczyna i te własne efekty, własne odczucia no są po prostu wielką siłą. Potem jest tylko kwestia może jakiejś umiejętności przekazania ich. To już też na tym trzeba troszkę czasami popracować. Czasami takie rzucenie się na kogoś i mówienie, jak mi pomogło, co tu się stało dla mnie, jak to fantastycznie wygląda, działa czasem na ludzi odpychające, więc trzeba to właściwy moment, sposób powiedzieć. To samo jeśli chodzi o docieranie do ludzi, rozmawianie z ludźmi, to samo jeśli chodzi o dzwonienie do ludzi, kontaktowanie, no wszystko co związane jest z rozwijaniem naszego przedsięwzięcia, tak naprawdę związane jest z tym naszym wewnętrznym przekonaniem, a jego nabywamy tylko poprzez praktykę, tylko poprzez doświadczenie. Absolutnie, to jest najważniejsza sprawa, podstawowa. Teoretycznie będziemy tylko jakimś dobrym wykładowcą, który będzie miał płacone tak jak za wykład z biznesu. A jeżeli będziemy praktykować, jeżeli będziemy robić codziennie te rzeczy, których potem uczymy i o których ludziom mówimy, to będzie coś niesamowitego. Będziemy fantastycznie opłacani. Będziemy opłacani jak wielcy praktycy, jak ludzie, którzy prowadzą wielkie biznesy. Czyli tyle. Jeśli będziesz przekonany, będziesz przekonywujący. Najpierw pracuj mocno nad tym, żeby być przekonany. Na razie, hej.